Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkim i Halo. Chciałbym już jak najszybciej zacząć rozmawiać o Halo Infinite, ale niestety premiera wciąż jest daleko na horyzoncie, więc pozostaje nam tylko znowu spojrzeć na Halo 5. I to, co mnie zaczęło zastanawiać, to bardzo nie pasują mi w dotychczasowych zajawkach Halo Infinite te takie nawiązania do Cortany, ten Master Chief wzdychający do tego pendrive'a kosmicznego, ta Cortana mówiąca o tym, że no, będziemy razem, wszystko będzie dobrze. To mi się bardzo gryzło z tym, jak jednoznacznie została pokazana w Halo 5 Guardians i zacząłem się zastanawiać. Kurczę, zostawiła nas historia tamtej części w dość konkretnym miejscu. Mamy konkretne postacie, konkretną sytuację, konkretnie rozstawione strony konfliktu. A zajawka początku Halo Infinite kontynuacji tamtego jest taka bardzo nieokreślona, nie wiemy co się dzieje, nie wiemy gdzie jesteśmy i będzie bardzo dużo dopowiadania co się działo pomiędzy, no bo bardzo twórcy chcieli nas ustawić w jakiejś nowej sytuacji, która będzie skierowana na naprawianie generalnie tego co się napsuło w Halo 5. Ale teraz sobie pomyślałem, kurczę, gdyby zrobili twórcy pewną karygodną zupełnie rzecz, która... Może się zdarzyć, oczywiście, że się może zdarzyć. Znaczy nie zdarzy się, bo już twórcy powiedzieli, że będą kontynuować Halo 5, ale co mogłoby się zdarzyć i co byłoby jakąś opcją? Bo wyobraźcie sobie, co by było, gdyby wyrzucić Halo 5 z kanonu. Wyobraźcie sobie świat w sytuacji po Halo 4. To jest dużo bardziej zamyka nam okres przeszłości taką wspólną klamrą. Mamy jakąś sytuację konkretną, kiedy możemy zostawić tych bohaterów i się może dziać wszystko. I nie mamy tych wątków, za którymi musimy pędzić, które musimy rozwiązywać i które musimy się martwić. Po konaniu dydakta, po spotkaniu niebieskich i po w ogóle jakichś tam przygotach bez Cortany Master Chiefa, spotykamy go w tym miejscu. No oczywiście, że możemy go w tym momencie spotkać w takim miejscu, dryfującego sobie w przestrzeni kosmicznej, w pobliżu uszkodzonego Halo, gdzie znajduje go jakiś przypadkowy pilot i gdzie ruszają na jakąś kolejną przygodę. To brzmi jak najbardziej wiarygodnie, bo taki setting... Ustawienie nas w tym miejscu, to jak powiedziałem, bardzo nas oddala od wyjaśnień z poprzedniej części, bo generalnie Halo 5 była tak skończona, że w takim miejscu to urwano, że jak dla mnie w ogóle powinni, nie wiem, zacząć pierwszą scenę Halo 6, ostatnią scenę Halo 5, tylko ją przedłużyć, żeby pokazali co się tam działo. Trochę dostaliśmy tego w książce Last Blood, ale tam bardzo szybko przeszliśmy na Baka i straciliśmy jakiekolwiek zainteresowanie. Autor stracił jakiekolwiek zainteresowanie w kontynuowaniu Halo 5. Ja głównie dlatego sięgnąłem po tę książkę teraz, zamiast nadrabiać kiedyś to co się działo, ale nie, no Microsoft chce się... czy Free for Free, chcą się oddalić od Halo 5 najdalej jak tylko mogą. No i mamy przykład w tym całym materiale pokazanym na E3 2019, gdzie mamy sytuację strasznie źle nakreśloną, strasznie słabo, nie wiemy co to ma być, co tam się podziało, w jakim jesteśmy miejscu, co to będzie. Jeżeli to jest początek, no to będzie bardzo dużo wyjaśniania, bardzo dużo dopowiadania. No i to wydaje się taki mało atrakcyjny początek. A gdyby wywalić Halo 5 z kanonu, i gdybyśmy popatrzmy na gry. Gry interesują nas najbardziej, a reszta to są w ogóle bonusiki dla fanów i to one mają się dostosowywać do gier. Jeżeli gry będą chciały coś wykopać, no to wykopiemy. Tak było z Reach. Jak w Halo Reach się coś nie zgadzało z książką Upadek Reach, no to Bungie powiedziało, ale gry są nadrzędne. My robimy gry, my rządzimy marką. Trzeba zmienić coś w książce, w którymś wydaniu. I podporządkowywano pod gry. Tak samo nie będą się przejmować tym, co było... rozwijane, oczywiście mogą, tym co było po Halo 4, a co jeszcze nie nawiązywało do piątki, jak, nie wiem, Comics Escalation, gdzie powrócił Dydakt i gdzie rozwinięto motyw Spartan Ops z kluczami Janusza, Janus Key, czy jak to się tam nazywało. I to mogłoby zostać, no bo to jest fajne, nie za bardzo nawiązuje do piątki, a piątka przyszła, walnęła nam taki wątek fabularny, że wszystkim włosy dęba stanęły, i zostawiła nas z nie wiadomo czym. Tak samo dobrze by się to wiązało z Cortaną, jeżeli byśmy wiedzieli, że ją straciliśmy, pożegnaliśmy się z nią i te takie dziwne
przerywniki, te takie dawanie nam do zrozumienia, że Master Chief tęskni, to jakby najbardziej byłoby na miejscu, bo po Halo 4 było Halo 5, gdzie Master Chief, pierwsze co widzimy go w tej grze, to jest jak przeciera to swoje miejsce na tego pendrive'a w hełmie, czyli no ewidentnie jakby patrzył na fotografię Cortany, straconej, ukochanej. I tak samo moglibyśmy Halo 6, Halo Infinite, przepraszam, moglibyśmy zacząć od patrzenia na ten kosmiczny pendrive, gdzie już nie ma tej naszej ukochanej, gdzie została skasowana i odeszła na zawsze. To byłby podobny segue do dalszej historii. I od teraz można by w ogóle na tym budować. I teraz jeszcze dopowiem wam, co bym o tym myślał. Już mniej więcej wspomniałem na początku, uważam, że to by było bardzo karygodne rozwiązanie. A dlaczego o nim w ogóle wspominam? Dlaczego jest karygodne? Może tak. Jest karygodne dlatego, że nie podoba mi się fakt wyrzucania dużych odłamów, a cała gra to jest naprawdę duży odłam całej historii świata. Mamy tam postacie, z którymi można wiele rzeczy zrobić. Bez Halo 5 możemy z Baka nie robić Spartanina, możemy wywalić Twoli całą postać Loka, możemy się pozbyć innych rzeczy, możemy Covenantów przywrócić, przecież Covenanci zostali zarżnięci w piątce. I to jest kawał historii uniwersum, który został opowiedziany, z którym żyliśmy i który trzeba teraz naprostowywać, naprawiać, dopowiadać rzeczy, żeby zbudować na tym coś dobrego, a nie w sposób taki najprostszy ucinać to i retconować. Retcony, czyli no dopowiadanie do przeszłych wydarzeń czegoś, co nam teraz pasuje. Jeżeli by to zrobili, to wiadomo, byśmy stracili kompletnie zaufanie do twórców i wiedzieli, że zawsze będziemy mieli problem z zaangażowaniem się. Jeżeli dostaniemy nowe rzeczy, to nie będziemy wiedzieć, czy to zostanie, czy to usuną, jeżeli gra się nie sprzeda, jeżeli będzie grupa narzekająca w internecie? I czemu o tym wspominam teraz to? Ponieważ boję się bardzo, że Halo Infinite będzie coś gorszego. Czyli, że po prostu wprowadzą wydarzenia, wytłumaczenia, które cofną konsekwencje Halo 5. Co by nie mówić, moment, w którym jesteśmy, jest bardzo mocny. Pojawiła się kolejna wielka siła w kosmosie, która trzyma nas za mordę, która rozproszyła nasze siły, mamy problem z zorganizowaniem się i która w jakiś sposób jest bliska głównemu bohaterowi. To można coś świetnego na tym nabudować. A cofając się trochę, czyli mówiąc, że na przykład Cortanę ktoś kontrolował, albo jej szaleństwo nie minęło, udało jej się przeżyć, ale zwariowała jeszcze bardziej, ale można ją uleczyć. Tutaj mam super chip, który ją uleczy. To już by było budowanie, to już by było słabe, leniwe pisanie zbudowane na tak zwanych deus ex machinach, czyli rozwiązaniach wyciągniętych kompletnie znikąd, które mają rozwiązywać pewne problemy. I to mi na razie pokazują te zajawki Halo Infinite, bo nie widzimy żadnej kontynuacji bardzo jasno nakreślonych motywów i wątków zostawionych w Halo 5. Widzimy wzdychanie do Cortany. Na tą chwilę Master Chief powinien naprawdę skreślić Cortanę z jakichś takich swoich myśli, ze swojego wzdychania, powinien przyjąć, że jego Cortana zginęła, że to jest inna Cortana. Naprawdę mieliśmy ten wątek, kiedy Master Chief powiedział twardo do Cortany: nie, tak nie będzie, możemy to odwrócić, nie chcesz odwracać, ja jestem przeciwko tobie. To był jeden z niewielu fajnych momentów w Halo 5, gdzie wydawało mi się, że Master Chief ma potencjał dorosnąć, bo on jest, wiecie, no bardzo cofnięty, jeżeli chodzi o tą emocjonalną stronę. To jest coś, co nam dopowiedziała Halsey w międzyczasie w cutscenkach, żebyśmy o tym nie zapomnieli. I on nie wie, jak radzić sobie, nie wiedział, jak radzić sobie ze stratą, nie wiedział, jak radzić sobie z wojny. To jest bardzo duża analogia do rzeczywistych problemów, jakie mają weterani. Czy teraz miał problem z poradzeniem sobie z emocjami, jakie wzbudził w nim powrót jego ukochanej, no możemy już chyba spokojnie mówić na tym etapie. I tam był jakiś minimalny rozwój. To znowu sprawia, że wracamy do Halo 5, że tam są elementy fajne, które dałyby całkiem niezłą grę, ale są one przeplatane dużą ilością niczego. Przedłużaniem i przeciąganiem i taką fabułą placeholderem, takim ustawieniem się pod wielką fabułę, która zakończy, nie wiem, drugą trylogię. Miało to być kiedyś trylogią, wiadomo. A na pewno jeszcze za czasów Halo 5. Więc bardziej się boję takiego leniwego i tchórzliwego cofania wydarzeń zamiast budowania na nich czegoś dobrego. Wziąć tę sytuację, zobaczyć, w jakim jesteśmy teraz miejscu i zastanowić się, jak zrobić z tego dobrą historię, dobrą grę. To by było najlepsze rozwiązanie. Trochę gorszym, ale nie najgorszym byłoby to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, czyli wywalenie Halo 5 z kanonu.
co byłoby bardzo odważne i na co się mało firm decyduje, a najgorsze będzie to, czego się najbardziej obawiam, że albo olejemy tę historię, wyślemy Master Chiefa na jakieś inne halo, żeby tam miał jakieś przygody i coś sobie szukał, i w międzyczasie cofniemy, żeby Master Chief odzyskał swoją Cortanę, żebyśmy nie musieli sięgać do starej konsoli, albo do starych gier dostępnych na nowej konsoli. I żebyście mieli znowu Halo, żeby Halo się znowu sprzedało, żeby te same osoby kupiły to samo Halo. Co będzie nudne i będzie bardzo nierozwijające, uwsteczniające całą markę. Byłem pewien, że rozpoczęto już pewnego rodzaju naprawy na poziomie Halo Wars 2, bo tam pokazano, że wiedzą jak robić Halo, jak robić fajne postacie, fajne motywy charakterystyczne dla Halo i wprowadzili element, czyli wygnańców, którzy idealnie może być kontynuacją wątku z pozbyciem się całkowicie przymierza. Zapomnijmy o przymierzu na tym etapie, to by było po prostu rewelacyjne. Teraz dzięki wielkie za uwagę, dajcie oczywiście znać, co wy o tym myślicie, jakbyście widzieli tego rodzaju wywalenie najmniej lubianej gry z kanonu, z oficjalnego kanonu waszej ulubionej serii gier. Teraz dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach, cześć!